300 zł, 400 zł, 500 zł. No, generalnie bardzo dużo pieniędzy. Nie wszystkich stać na drogie rozwiązania renomowanych i popularnych marek, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej budżetowych propozycji właśnie dla takich osób. Jedną z firm zajmujących się produkcją taniego sprzętu dla graczy jest Silentium PC, a dokładniej jego submarka. Krux, która do dzisiejszego odcinka dostarczyła mi taki oto pakiet składający się z myszki, podkładki pod myszkę, a także klawiatury z podświetleniem RGB, czyli praktycznie wszystkim czego potrzebujemy budując nasze stanowisko. Jak dobry jest ten sprzęt za mniej więcej 250 zł? Tego przekonamy się już za chwilę. Storn, czyli dokładnie ta myszka przychodzi do nas zapakowana w mały karton o standardowych dla tego producenta czarno-szaro-pomarańczowych barwach. W zestawie oprócz samego gryzonia z dość długim kablem w oplocie znajdziemy jeszcze instrukcję obsługi i co ciekawe, zapasowy zestaw ślizgaczy, co jest pewnego rodzaju fenomenem w tej cenie. Dużo droższe i bardziej rozpoznawalne marki produkujące sprzęt dla graczy często nie dorzucają takich udogodnień do swoich zestawów i gdy w nich ślizgacze się zużyją, to trzeba kupić nowe, co kosztuje nas kilkadziesiąt złotych, a tutaj zapasowe dostępy w zestawie. Nie ukrywam bardzo duży plus dla Kruxa. Jakość wykonania jest na dobrym poziomie, pomimo dość przeciętnego tworzywa sztucznego, z którego została wykonana cała obudowa. Z drugiej strony zapewnia to lekkości całej konstrukcji. i, i sprawia, że waży ona około 82 gramów, czyli plasuje się gdzieś pomiędzy tym ultraciężkim, a w miarę lekkim segmentem. Osobiście jestem fanem cięższych propozycji, no bo sam na co dzień korzystam z takiej, która waży prawie 130 gram, jednak ta nie jest właściwie ani lekka, ani ciężka. Jej waga mieści się gdzieś pomiędzy i uważam to za naprawdę niemałą zaletę, bo jest po prostu uniwersalna i dla dużo większej ilości osób będzie odpowiednia. Sercem torna jest sensor Pixart PWM3360 o rozdzielczości aż 12 tysięcy dpi, aczkolwiek nie sądzę, że ktokolwiek normalny korzysta z takich czułości na co dzień i traktuję to raczej jako popularny trik marketingowy stosowany przez producentów, bo duże cyfry zawsze wyglądają dobrze na pudełku, a to jak sprzęt sprawdza się w praktyce, to już jest dla nich drugorzędna kwestia. Przyznam, zdziwiło mnie trochę to, że ten czujnik posiada opcję dostosowania LOD, czyli w skrócie możemy zadecydować na jaką odległość trzeba podnieść gryzonia nad podkładkę, żeby przestał poruszać kursorem na ekranie. Jest to niesamowicie przydatna funkcja, której działanie jest jak najbardziej zauważalne i pozwala nam na przykład w grach dużo szybciej wcelować się w przeciwnika. Niż gdybyśmy tej funkcji nie mieli. W moim Rywalu 600 jest nawet wbudowany dodatkowy sensor, który odpowiada tylko za tą funkcję. A tutaj ze wszystkim radzi sobie jeden sensor i co ciekawe, z podobnym skutkiem co tu. A ta myszka kosztuje prawie trzy razy więcej niż ta. LOD waszej myszki możecie w bardzo prosty sposób sprawdzić w swoim domu, a w tym celu wystarczy tylko posiadać kilka płyt CD bądź DVD. Układamy sobie dwie płyty koło siebie i kładziemy myszkę tak, by jej sensor był pomiędzy tymi dwiema płytami. Teraz wystarczy po prostu ruszać myszką i sprawdzać na ekranie waszego komputera bądź laptopa, czy kursor się porusza. W moim przypadku, ponieważ mam ustawione to najwyższe LOD, czyli myszka po prostu w jak najwyższym położeniu przerywa sygnał. W przypadku jednej płyty bez problemu jeszcze kursor się porusza na ekranie, więc po prostu dokładamy kolejną płytę. Przy dwóch płytach wciąż kursor trochę drga i się porusza, tak więc dokładamy sobie trzecią płytę. I przy trzech już nie powinno. Się to poruszać, i przy trzech się już w ogóle nie porusza, więc stąd wiemy, że LOD tej myszki wynosi trzy płyty CD. I serio w branży się to LOD mierzy płytami. Jest to mysz o symetrycznej konstrukcji, aczkolwiek przyciski boczne znalazły swoje miejsce tylko po jej lewej stronie, co może sugerować, że producent celuje tutaj raczej w osoby praworęczne. Chociaż w sumie, jeśli jesteś leworęczny, a z tych bocznych przycisków korzystasz małym palcem, to musi być serio niewygodne, to jak najbardziej ta myszka również może być dobrą propozycją dla Ciebie. I taka symetryczna konstrukcja sprawdza się również dobrze, jeśli dzielicie z kimś komputer, kto jest y, na przykład leworęczny, jeśli Wy jesteście praworęczni, albo odwrotnie, to wtedy nie trzeba cały czas przełączać gryzoni pomiędzy tym profilowanym pod prawą rękę, a tym pod lewą. Wystarczy, że macie takiego jednego i możecie korzystać z niego y, na zmianę, nie? Bo pasuje jej w prawą y, i w lewą. Przyciski boczne, no przyznam, że najlepsze nie są. Bardzo łatwo je wcisnąć, ich klik jest strasznie płytki, no i są według mnie odrobinę za nisko położone, przez co często, gdy się na przykład wystraszyłem czegoś w grze i odruchowo tak łapałem myszkę, wciskałem je przez przypadek i przez to też traciłem punkty, bo wywoływałem akcje, których nie chciałem wywołać w danym momencie. Oczywiście, producent do kontroli i personalizacji. Tego gryzonia wypuścił specjalny program, który można pobrać z jego strony o nazwie KRX0002 Gaming Mouse. Czyli dokładnie tak jak brzmi Nazwa tej myszki, jakby model, nie? Kreatywnie. Możemy dostosować tu nie tylko akcje poszczególnych klawiszy czy DPI, ale także zarządzać adresowalnym podświetleniem zaawansowanymi parametrami i przypisywać makra. Nie zabrakło opcji tworzenia profili i możliwości ich szybkiej zmiany w zależności co aktualnie robimy. Szkoda tylko, że nie ma tutaj możliwości automatycznego przełączania się pomiędzy trybami wraz ze startem poszczególnych aplikacji, bo bardzo wygodne jest takie rozwiązanie i zresztą sam z niego korzystam. Gdy odpalacie jakąś gierkę, to Odpala się do niej przypisany profil i dzięki temu macie konkretne rzeczy w grze przypisane pod na przykład przyciski z boku. No i na koniec zostawiłem sobie podświetlenie, bo tak naprawdę nie wyróżnia się ono niczym na tle konkurencji od zwykłe kilkanaście diod RGB, którym możemy zmieniać kolor i tryb świecenia nic ciekawego, nuda. Klawiaturę Krux Comet RGB otrzymujemy również w standardowym kartonowym pudełku o tej samej kolorystyce co w przypadku myszki. Aczkolwiek w środku oprócz samej klawiatury i kilku instrukcji obsługi po polsku i po angielsku, otrzymujemy również kick-up puller, czyli bardzo przydatne urządzenie do zdejmowania Czapek z klawiszy. Jest to o tyle przydatne urządzenie, że nie tylko przyspiesza cały proces, na przykład wymiany kikapów w klawiaturze na inne, ale również zabezpiecza przełącznik przed złamaniem tej końcówki, która w końcu też jest z plastiku, no i jest podatna na uszkodzenia. I właśnie, żeby zapobiec takim złamaniom, powinno się nasadki na klawisze zdejmować nie za pomocą palców, tylko właśnie za pomocą specjalnych kluczy, przeznaczonych do tego. Czy to są takie zwykłe plastikowe, czy dużo droższe, bardziej zaawansowane metalowe. Nieważne, nie róbcie tego palcami, bo możecie sobie uszkodzić przełączniki. Przełączniki, w jakie została wyposażona Kometa, to brawny od Ultimu, które są połączeniem czerwonych liniowych i niebieskich klikających, a zatem feeling w grach jest całkiem przyjemny i pisze się na niej też nie najgorzej. No i jest też dużo cichsza niż takie standardowe niebieskie przełączniki, a zapewnia bardzo podobny feeling, czyli też mamy wyczuwalny punkt aktywacji. Niestety występuje tutaj ten charakterystyczny dźwięk. Sprężynki po wciśnięciu klawisza, co jest dosyć charakterystyczne dla tanich klawiatur mechanicznych, ale osobiście denerwuje mnie to dość mocno. Brzmi to mniej więcej w ten sposób. Generalnie urządzenie sprawia dość solidne wrażenie, i mimo że jest wykonane w większości z tworzywa sztucznego, to za cenę trochę ponad 100 zł to tworzywa sztuczne jest naprawdę dobre. Co prawda, klawiatura ugina się delikatnie pod naciskiem naszych rąk, ale jest na tyle ciężka i zwarta, że o jakiekolwiek złamania podczas korzystania bym się nie obawiał. Na froncie komety dość mocno w oczy rzuca się ta błyszcząca obwódka, która mi osobiście się nie podoba i mogłoby jej tutaj nie być według mnie. Aczkolwiek odkryłem, do czego może ona służyć. Chodzi o to, żeby odbijała światło padające spod klawiszy i imitowała dodatkową podświetlaną strefę wokół całego urządzenia. Przyznam, bardzo ciekawe rozwiązanie, nie spotkałem się jeszcze z lustrem w klawiaturze, no ale zawsze musi być ten pierwszy raz i tutaj kruks faktycznie zaskakuje. Niestety, podświetlenie mamy tutaj tylko strefowe, co znaczy, że mamy kilka. Tutaj mamy sześć. Stref świetlnych, których kolorem nie możemy zarządzać. Więc jedyne co możemy zrobić z tym podświetleniem, to ustawić mu jakąś animację bądź zmienić jasność, a niestety nie kolor. Jeśli nie jesteście więc fanami kolorów i tęczy na stanowisku, to może nie być to najlepsza opcja dla Was, no chyba że wyłączycie podświetlenie na stałe. No ale mimo wszystko, kupując podświetlaną klawiaturę, to myślę, że się korzysta z podświetlenia. Kikapy są specyficzne. Materiał, z którego zostały wykonane, to zwykły ABS i w tej cenie nie spodziewałbym się niczego innego, ale czcionka na nich jest po prostu fatalna. O ile przyciski z literami jeszcze jakoś ujdą, bo są w miarę czytelne i da się z nich korzystać normalnie w nocy, tak, klawisze numeryczne, a głównie 6, 8, 9 i 0 są totalnie nieczytelne, a ich podświetlenie nierówne. Rozumiem, że urządzenie dla graczy w ogóle musi posiadać ten swój gamingowy pazur, to jednak czcionka mogłaby być po prostu czytelniejsza. Klawisze funkcyjne od F1... F6... A od F1 do F12 oferują dla nas multum różnych wbudowanych mak, od tych sterujących muzyką po te otwierające konkretne programy. I mimo, że nie korzysta się z tego często, to jednak czasami wygodnie jest sobie nacisnąć FN F12, żeby otworzyć kalkulator i szybko móc coś na nim policzyć. No i na koniec została nam podkładka pod myszkę, bo przecież jesteśmy szanującymi siebie i sprzęt, na którym działamy graczami. I tak Krux oferuje podkładkę o nazwie Space. W rozmiarze XL. Jest to wodoodporna co zresztą zaraz sobie sprawdzimy podkładka pod myszkę w rozmiarze 40x42 cm i powierzchni typu control. Dodatkowo od spodu jest pokryta gumą, więc nie ma mowy o żadnym przesuwaniu się podczas pracy. No, a na brzegach została oprzyta grubą nicią, więc też z czasem nie będzie się nam pruła. Ponieważ producent deklaruje tutaj 100% wodoodporność, musimy przeprowadzić test i przekonać się czy na pewno tak jest. W tym celu mam tu szklankę z dość małą ilością wody, no bo nie chcę tu spowodować powodzi. Przeprowadźmy miejscenizację. Załóżmy, że gracie sobie w grę, a obok was stoi szklanka z wodą, no bo oczywiście trzeba dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, zwłaszcza podczas uprawiania sportów wycznowych, jakim przesuwanie myszką po podkładce niewątpliwie jest. I nagle, w najmniej spodziewanym momencie, przypadkiem szklanka znalazła się na waszej podkładce, wy zahaczyliście nią myszką i... woda się wylała. I faktycznie podkładka jest wodoodporna. Test zaliczony. Można tutaj na niej tworzyć taką sztukę. Dobra, no to wytrzyjmy to sobie i sprawdźmy, czy na pewno jest to wodoodporne. No i faktycznie po wytarciu jest, wydaje się to całkowicie suche i, i nadal spełnia swoją rolę bardzo. Bardzo dobrze. Ej, serio. No, nic nie przeciekło, bo to jest guma i wydaje mi się, że to właśnie jest zasługa tej gumy. Producent nas nie okłamał. Ta podkładka jest wodoodporna. Podsumowując, Storm, czyli gryzoń, którego miałem przyjemność właściwie testować przez jakieś dwa miesiące, według mnie powinien znaleźć się naprawdę w jakiejś topce budżetowych propozycji. Za mniej więcej 100 zł, bo to zależy akurat od dystrybutora, otrzymujemy tutaj topowy sensor o świetnej specyfikacji z personalizowanym LOD. Adresowalne podświetlenie RGB, którego kolory możemy dowolnie zmieniać w aplikacji, wraz z długim oplecionym kablem. Plastik, jak na tę półkę cenową, jest całkiem dobrej jakości, no i w zestawie również otrzymujemy oczywiście zapasowe ślizgacze. Jak mógłbym o tym zapomnieć? Największym minusem Torna są tak naprawdę te boczne przyciski, które są takie nijakie. No, nie ma to kliku, nie ma to. Feelingu, nie ma to dobrej pozycji, ale jest. Pomijając już te przyciski boczne, do których może po jakimś dłuższym okresie da się przyzwyczaić, śmiało mogę polecić Torna jako kompletną propozycję dla aspirującego gracza i mogę to zrobić z ręką na sercu. Naprawdę dobra myszka. SpaceX jest jego idealnym dopełnieniem i za cenę poniżej 150 zł tworzą idealny duet zarówno do pracy w Home Office ze względu na aktualną sytuację, jak i do pykania w gierki. Czy to po godzinach, czy podczas szkoły. Nie, 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 grajcie podczas szkoły. Podczas szkoły się uczcie. Swoją podstawową funkcję spełnia znakomicie, nie ślizga się po blacie jak hajto po łódzkich drogach dzięki powierzchni antypoślizgowej. No i jest też wodoodporna na wszelki wypadek. Natomiast jedynym produktem w dzisiejszym odcinku, który nie do końca skradł moje serca, aczkolwiek wciąż nie uważam, że jest to produkt zły, jest Krux Comet RGB, który mimo bardzo fajnych przełączników i bardzo przyzwoitej ceny ma... Trochę wad. Kiepska czcionka na klawiszach, strefowe podświetlenie czy brak dedykowanego oprogramowania na komputer sprawiają, że korzystanie z tej klawiatury jest tylko znośne, a nie komfortowe. Osobiście nie mógłbym jej używać na co dzień, ponieważ już mam jakieś doświadczenie i testowałem wiele, dużo, dużo, dużo droższych propozycji. Jednak dla jakichś początkujących bądź niedzielnych graczy, uważam, że jest to jak najbardziej dobra propozycja. Na tyle dobra, że razem z firmą Krux postanowiłem zrobić właśnie konkurs, w którym do wygrania jest ta klawiatura. I to by było na tyle w tym odcinku. Także jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na tym kanale albo chcecie wziąć udział w konkursie na klawiaturę, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, będzie mi bardzo miło. Wpadajcie na moje social media, linki macie w opisie. I ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do kolejnego odcinka i cześć!